Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. W klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72 gościmy dwóch młodych piłkarzy, Jakuba i Dominika Majewskich. Kuba to gracz GKS Bogdanki, z kolei Dominik trenuje futsal i reprezentuje AZS Uniwersytet Warszawski. Panowie, Euro wkroczyło w decydującą fazę. Myślicie, że Niemcy to zdecydowany faworyt tych ostatnich spotkań? No po tym, co wczoraj pokazali, zdecydowanie tak. Hiszpanie są drugim faworytem mistrzostw, ale Niemcy są niesamowitą maszyną. Mają wszystkie formacje bardzo równe i myślę, że nie oddadzą tego. Chyba te 4-2 zaskoczyło Cię troszkę? Nie zaskoczyło mnie, ponieważ Niemcy grają bardzo ofensywną piłkę, jest to młody zespół, nieprzewidywalny i mają kim strzelać, tak jak no może wczoraj Mario Gomez czy Miro Kloze tego jeszcze nie pokazali, ale naprawdę mają super snajperów. Nasz piłkarski ekspert w klubie sportowym Paco, nomen omen Ryszard Majewski, czyli wasz tata, oglądał mecz Niemców z Portugalią. Ja pytałem go, czy typuje także finał, że to będzie powtórka spotkania z Lwowa. Mówi nie, na pewno Portugalii w finale nie będzie. Zgadzam się z nim w 100%. Cristiano Ronaldo ma coś w odpadaniu w półfinałach, także myślę, że w tym roku może być podobnie. Co myślicie o starcie reprezentacji Polski? Ostatnie miejsce w grupie, w najsłabszej grupie. No, w grupie śmiechu, tak jak niektórzy mówią, i ja uważam, że ten występ był bardzo słaby. My nie mieliśmy prawa z tej grupy nie wyjść tak naprawdę. No, porównując nasz występ i drugich gospodarzy, tak, czyli Ukraińców, którzy naprawdę podjęli równorzędną walkę z Francją, z Anglią, ze Szwecją, która też była dobrze dysponowana. No, nasz występ wypadł bardzo blado, tak? Nie wygraliśmy żadnego meczu, strzeliśmy tylko 2 bramki. Wbrew temu, jak się powszechnie mówi, takiemu optymizmowi, że ten występ nie był najgorszy, że chłopaki walczyli, no ja uważam troszeczkę inaczej, że powinniśmy oczekiwać od nich awansu. Po pierwszym meczu z Grecją w internecie pojawiły się dowcipy na temat trenera Smudy. Panie Smuda, co u Pana? U mnie bez zmian. No oczywiście po takim meczu, kiedy nie było wprowadzonych zmian, to każdy szuka takich właśnie rozwiązań, czy to powinny być zmiany, czy inna przemowa w przerwie, czy zmiana taktyki, to każdy ma na ten temat swoje zdanie, natomiast ja, żeby troszeczkę usprawiedliwić reprezentację Polski, chociaż nie powinienem tego robić, to powiem, że każda drużyna w tej grupie wyszła z tego założenia, że to jest słaba grupa i musi wyjść. Dlatego dwie reprezentacje zostały, nie wiem kogo bardziej boli, czy nas, czy Rosję, tak musiało być. Ci, którzy wyszli z naszej grupy, bardzo szybko pożegnali się z turniejem, odpadli już w ćwierćfinałach. No i niech to świadczy o tym, jak słaba była to grupa, tak? No, nie tylko sam fakt, że odpadły te drużyny z turnieju, ale w jakim stylu. Grecy wczoraj nie byli w stanie nawet przez chwilę podjąć walki z Niemcami, no i Czesi w sumie podobnie. No, wynik może tego nie odzwierciedla, ale jednak Portugalczycy dominowali w całym meczu. Dominik, oglądałeś mecz na Stadionie Narodowym Rosja-Czechy. Jak Ci się podobała atmosfera, jak Ci się podobał stadion? Sam stadion robi ogromne wrażenie. No, naprawdę jest to najpiękniejszy obiekt w Polsce i myślę, że no tylko te ukraińskie, największe dwa stadiony, Narodowy Ukraiński w Kijowie i w Doniecku, mogą się z nim jakkolwiek równać. Natomiast sama atmosfera mnie nie urzeka. Ja jestem kibicem piłkarskim, klubowym kibicem piłkarskim. Ja uczęszczam bardzo regularnie na mecze Legii Warszawa. Jest to zupełnie inny sposób i dopingu, i atmosfery takiej okołomeczowej, która troszeczkę bardziej mi się podoba jednak. A mecz stał niestety na niskim poziomie. Ogromne wrażenie zrobili na mnie Grecy. No, widać po nich, że jest to dobrze zaprogramowana maszynka do bronienia się i wyprowadzania kontr. W ten sposób właśnie ograli Rosjan, którzy no byli zupełnie bezradni. Spodziewam się dużo więcej po tej drużynie. Mistrzem Europy będą Niemcy? Chciałbym, żeby była Hiszpania, ponieważ bardzo liczę na Torresa i jego w końcu przełamanie i jakieś drugie życie w nowym sezonie, które uzyska, natomiast Niemcy się rozkręcają i mam nadzieję, że to nie wystarczy na Hiszpanów. Ja uważam, że Niemcy są zdecydowanie największym faworytem, natomiast osobiście liczę na jakąś niespodziankę. Może Włosi, może Anglicy powalczą.